Działalność gospodarczą można nawet otworzyć do tyłu. Cały żart, problem tutaj polega na tym, że te osoby działalności gospodarczej nie zakładały. Bądź też tak im się wydawało. Możesz tą działalność bez konsekwencji otworzyć nawet po roku. Tak jak mówię, to jest mechanizm nielegalny, jest to oszustwo. Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj kontynuujemy sobie serię. W której rozmawiamy o tym na jakiego rodzaju przekręty i niebezpieczeństwa narażony jest każdy mieszkaniec Wielkiej Brytanii. Zapraszam. Jeszcze chciałem tylko przywitać na pokładzie wszystkich nowych subskrybentów. Dziękuję wam bardzo za wszystkie reakcje pod filmami, za komentarze, które jak zawsze wspominam, czytam i szukam w nich inspiracji do kolejnych odcinków. W jednym z odcinków na temat właśnie tego jakie przekręty tutaj się zdarzają Ludziom w Wielkiej Brytanii było bardzo dużo komentarzy na temat tego, że was to interesuje, że chcielibyście widzieć tego typu materiałów więcej. W związku z tym pojawiam się tutaj cały na żółto i mam dla Was kolejną ciekawą historię na temat tego, jak to ludzie w Wielkiej Brytanii dostają wielotysięczne kary do zapłaty do Urzędu Skarbowego i dlaczego się tak dzieje. Wielu z Was może już kojarzy, ponieważ wspominałem to już wielokrotnie. Prowadzę tutaj w Wielkiej Brytanii Biuro Pomocy, gdzie pomagam załatwiać różne urzędowe sprawy. I jakiś czas temu zaczęły się u mnie pojawiać osoby, które dostawały listy z Urzędu Skarbowego o tym, iż mają do zapłacenia kary za niezłożenie rozliczenia rocznego za działalność gospodarczą. Cały żart, problem tutaj polega na tym, że te osoby działalności gospodarczej nie zakładały, bądź też tak im się wydawało. O co chodzi? Z góry zaznaczam, iż to o czym teraz mówię, to jest jawne, bezczelne oszustwo, na które wielu ludzi dało się naciągnąć i już tłumaczę o co chodzi. Pojawiła się taka osoba, jedna, dwie lub kilka, które no, musiały mieć niezły iloraz inteligencji, ponieważ rozkminiły taki mechanizm wrotu z podatku. I w wielu miejscach pracy, powiedzmy w jakichś magazynach, fabrykach, taka osoba puszczała famę, że ona jest wam w stanie odzyskać cały podatek albo przynajmniej dużą jego część tego podatku, który zapłaciliście pracując normalnie na etacie. Tak jak tutaj widzicie, nie ma tu wspomnienia na temat żadnej działalności. No i teraz jak to się robi? Tak jak mówię, to jest mechanizm nielegalny, jest to oszustwo. Ja tutaj nikogo nie namawiam do tego, żeby tak robić. Jedynie przedstawiam mechanizm, który w jakiś sposób udało mi się odkryć pracując z klientami. Działa to w ten sposób, że jeżeli pracujecie na etacie, to płacicie podatek za te dochody, które z tego etatu otrzymujecie. I teraz te osoby, które proponowały kolegom w pracy, że załatwią im zwrot z podatku, brały od nich wszystkie dane, które były potrzebne do tego. Aby tym osobom założyć działalność gospodarczą. No i teraz co dalej? W Wielkiej Brytanii, działalność gospodarczą można nawet otworzyć do tyłu. Przyjęło się takie 90 dni od momentu podjęcia działalności, że to w ogóle jest bez żadnych konsekwencji. Masz do tego święte prawo, żeby najpierw sobie spróbować, a dopiero potem ewentualnie tą działalność rejestrować. Natomiast tak naprawdę to możesz tą działalność bez konsekwencji otworzyć nawet po roku. Dlaczego? Ponieważ dla Urzędu Skarbowego najważniejsze jest to, abyś zadeklarował swoje dochody z działalności do 31 stycznia następnego roku podatkowego. W związku z tym, gdy te osoby rejestrowały działalność swoim kolegom z pracy, to podawały, że ta działalność rozpoczęła się już rok wcześniej i że w tym pierwszym roku te osoby zaliczyły stratę. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeżeli jesteś płatnikiem podatków. Przynajmniej w Wielkiej Brytanii, to te podatki są na głowę. Nie ma to znaczenia, skąd osiągasz dochody, z jakiego źródła masz te dochody. W związku z tym, te dochody, które uzyskałeś z działalności, czyli w tym wypadku stratę, niwelują Twoje dochody, które otrzymujesz na etacie. Co oznacza, że w skali roku, jako Ty, jedna głowa, zarobiłeś mniej, niż tak naprawdę było to rozliczone. Na Twoim druku rozliczenia z etatu. To automatycznie powodowało, że część podatku, który zapłaciłeś z etatu, należy Ci się z powrotem. Dla prostego przykładu, szybka matematyka. Jeżeli na przykład zarobiłem 10 tysięcy na etacie i zapłaciłem za to 2 tysiące podatku, to tak nie jest, ale to po prostu chodzi o przykład. To w tej sytuacji, jeżeli zgłoszę do Urzędu Skarbowego, że w tym samym roku miałem jeszcze otwartą działalność i zrobiłem piątkę straty, no to wychodzi na to, że zamiast 10 tysięcy to zarobiłem 5 w skali roku, a podatek zapłaciłem za 10, więc połowa z powrotem dla mnie. No i od to właśnie całe oszustwo. Teraz te osoby w dużej mierze nawet nie rozumiały tego, w jakiego typu procederze biorą udział, a dowiadywały się o tym dopiero, gdy przychodziły do mnie do biura z listem z Urzędu Skarbowego. Na przykład rok później, że dostały karę, ponieważ nie złożyły rozliczenia za swoją działalność gospodarczą, o której nie miały pojęcia, że taka działalność istnieje. Ponieważ ta osoba, która załatwiała ten cały zwrot z podatku, brała sobie jakąś tam procentowo od nich kwotę, gdy te osoby już ten zwrot dostały, po czym chyba ktoś tam może w jakiś sposób nie był zadowolony z jej usług, albo poszło o pieniądze i te osoby zniknęły. Totalnie w ogóle olały temat i no, i zostawiły tych ludzi na lodzie. To się wiąże z tym, że taka działalność zostaje otwarta i nie jest zamknięta. Ona dalej sobie tam gdzieś po prostu w systemie Urzędu Skarbowego widnieje jako otwarta działalność. W związku z tym, co roku trzeba złożyć z takiej działalności rozliczenie. Jeżeli tego się nie zrobi, no to się dostaje karę za niezłożenie rozliczenia. W Wielkiej Brytanii działa to tak, że jeżeli spóźnisz się jeden dzień, czyli złożysz to 1 lutego zamiast 31 stycznia, to masz na dzień dobry 100 funtów kary. Jeżeli nadal tego nie złożysz po kolejnych 3 miesiącach, dostajesz 300 kolejnych funtów kary i potem 300 kolejnych za każde następne 3 miesiące. Także w ciągu roku może się nazbierać 1200 funtów kary, no plus odsetki, bo Urząd Skarbowy zawsze sobie liczy od długów odsetki. Także no za rok to już jest około 6000 złotych kary, które trzeba zapłacić. Teraz, co zrobić w sytuacji, gdy zdajemy sobie w ogóle sprawę z tego, co się stało? Przede wszystkim, to, żeby licznik tych kar przestał tykać, to trzeba złożyć druk, o który Urząd Skarbowy prosi, nawet jeżeli to jest na zero. Następnie, oczywiście, trzeba tą działalność zamknąć. Gdy już się te rzeczy zrobi, można spróbować poprosić Urząd Skarbowy o anulowanie tych kar. Natomiast, jeżeli kogoś to interesuje bardziej, zapraszam do kontaktu tutaj pod filmem. Tak, robię reklamę, czemu nie? Pozdrawiam hejterów. Okej, okay. a więc osoby z tego typu karami trafiały właśnie do mnie do biura i teraz, oprócz tego, bo to oczywiście jest jawne oszustwo, proceder, natomiast tego typu kwestie, gdzie ludzie mają nagle jakieś kary. Za otwartą działalność, a w zasadzie to nie wiedzą o co chodzi, zdarzają się też w innych przypadkach. O czym mówię? Dla przykładu, wszelkiego rodzaju myjnie samochodowe, ale też różne różne inne miejsca zatrudniają ludzi na zasadzie B2B, tak, czyli biznes to biznes, gdzie osoba, aby móc sam pracować, to tak naprawdę musi sobie założyć swoją działalność i ona w pewnym momencie jedynie wykonuje zlecenie. Jednak Wielu osób ze względu na barierę językową, czy też ze względu na po prostu nieznajomość przepisów, nie zdaje sobie sprawy z tego, nawet w jaki sposób oni tam pracują. Że to nie jest tak naprawdę praca, tylko działalność. No i teraz, jeżeli taka osoba jeszcze tam pracuje przez jakiś dłuższy okres czasu, to pewnie ktoś jej to w końcu może wytłumaczyć, albo wyśle chociaż gdzieś do księgowego, do jakiegoś biura e, i ktoś pomoże jej to ogarnąć. Natomiast, jeżeli taka osoba na przykład, nie wiem, po dwóch, trzech miesiącach stwierdzi, że tam nie, jednak to nie praca dla niej, to może być tak, że w międzyczasie ktoś, na przykład z biura gdzieś, e, gdzie, które zleca to, to, to wykonanie tej pracy, pomógł i załatwił tą działalność, no chciał dobrze, no niestety ta osoba tego nie rozumie w ogóle, znowu, że taką działalność ma otwartą. I kończy się to tak samo. Najgorzej, jeżeli jeszcze gdzieś w międzyczasie tego typu osoba się przeprowadzi i zmieni adres. Bo zwykle potem może być tak, że nagle bum, dostaje kary za każdy rok, powiedzmy po dwóch, trzech, czterech, pięciu latach, bo dopiero gdzieś tam urząd skorbowy ją znalazł. Bo nie wiem, raz, drugi, trzeci się przeprowadzała w międzyczasie. Więc no, tego typu sytuacji jest naprawdę dużo. W niektórych wypadkach jest to efekt... Tak jakby ktoś pada ofiarą oszustwa. W innych wypadkach bardziej jest to po prostu niewiedza i nierozumienie prawa. Natomiast w każdym z tych przypadków dzieje się tak, że za każdy rok niezłożenia tego rozliczenia można dostać 1200 funtów kary. Miałem kiedyś klienta, który z pewnego powodu dostał listy i kary za bodajże 5 lat do tyłu. 5 lat do tyłu no to jest 6000 funtów. To jest około 30 tysięcy złotych kar, które trzeba do Urzędu Skarbowego zapłacić. Natomiast... Są różne przypadki, i w każdym przypadku macie prawo od tych kar się odwołać. Nawet jeżeli to było 5 lat temu. Jest to możliwe w przypadku tego gościa, o którym mówię, udało się wszystkie te kary anulować. Natomiast nie zawsze tak jest. Tutaj jeszcze tylko szybko takie krótkie sprostowanie, ponieważ wielu z Was może sobie teraz pomyśleć: A ci ludzie są sami sobie winni, a już w ogóle tacy, co gdzieś się zatrudniają i nie rozumieją tego, że pracują na działalności, to w ogóle. OK. Natomiast Znam wiele przypadków, tak jak właśnie jeden z tych klientów, który w zasadzie nagle po 5 latach dostaje kary za 5 lat, który wiedział, że ma działalność i po prostu ją zamknął. Nagle coś tam nie zadziałało w systemie urzędu skarbowego i ich zdaniem ta działalność zamknięta nie była nigdy. Także to nie zawsze jest tak, że to jest wina ludzi, często jest to wina systemu. Często jest to wina ludzi po drugiej stronie, czyli na przykład jakiegoś urzędnika. Więc przypadki są różne. Zanim ktoś tutaj będzie chciał kogoś oceniać, to pamiętajcie, że trzeba znać całe tło, żeby w ogóle móc coś ocenić. Także tylko tytułem sprostowania, chciałem właśnie wyjaśnić, że wiele razy tego typu kary, które udawało się anulować, ponieważ dzięki Bogu Urząd Skarbowy w Wielkiej Brytanii. Ma ludzkie podejście do człowieka, i jeżeli przedstawimy mu wersję wydarzeń, która ma sens i która wskazuje na to, że ktoś gdzieś popełnił błąd, to da się i wielokrotnie załatwiałem to z klientami tego typu kary, anulować, po prostu całkowicie je wyzerować. Więc jeszcze raz, jeżeli masz z tym problem, bądź kiedykolwiek miałeś, zapraszam do kontaktu. Podsumowując. To, co mówiłem już w jednym z poprzednich moich odcinków, nieznajomość prawa szkodzi. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, to idźcie poradę do kogoś, kto to rozumie. Czasem lepiej zapłacić parę stówek, niż później mieć parę tysięcy kary. Tym jakże pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli spodobał Ci się materiał, zostaw lajka, daj pod spodem komentarz, co myślisz na ten temat, jakiego typu tematyka Ci się podoba. Bardzo Wam dziękuję. Za całą aktywność. Witam wszystkich nowych na pokładzie z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Do zobaczenia. Cześć.